Czcigodni kapłani, drogi otci, drogie siostry, panie bracia i siostry, niech Pan obdarzy nas pokojem. Ta uroczystość, która dzisiaj nas zebrała tutaj w Szczerbcu, w tej świątyni, która jest też takim symbolem wytrwałości, dlatego że ta świątynia zawsze była otwarta, nawet w tych najtrudniejszych, najciemniejszych czasach komuny, tutaj zawsze było życie. Myślę, że to też jest taki dla nas znak, który Bóg nam dzisiaj daje, za który trzeba dziękować Bogu, ale też i jest to dla nas znak, który dzisiaj też nas uczy wytrwałości. Dzisiejszy patron tej uroczystości, święty Stanisław, jest męczennikiem za wiarę. Bracia i siostry, wydawałoby się nam może dzisiaj, że żyjemy w czasach wolnych, gdzie nie mamy prześladowań, nie mamy żadnych ograniczeń. Może dzisiaj możemy swoją wiarę wyznawać bez żadnych jakichś zastrzeżeń, ale mi się wydaje, że przyszedł czas, kiedy powinniśmy się zastanowić, jaka jest ta nasza wiara. Kiedyś rozmawiałem z takim ojcem w Transylwanii, dzisiaj to jest teren Rumunii, ale takie, można powiedzieć, część państwa rumuńskiego dzisiaj, gdzie mieszkają Węgrzy, jeden taki starszy ojciec, który 17 lat był w więzieniu, 17 lat. Gdy się modlił, to ci ochroniarze więzienia nad nim się znęcali. I kiedy podnosił się do modlitwy, znosił ręce, to bili go bardzo. To on sobie robił zawsze na ścianie krzyżyk i w tą stronę się modlił. To łamali mu ręce, to on nawet kładł się już taki cały połamany na ziemi krzyżem i dalej się modlił. Ten ojciec, ludzie go nazywali Pater Turbo. Ojciec Turbo, dlatego że był bardzo szybki. Nawet rok temu zmarł, nawet w ostatnich swoich dni był bardzo aktywny, bardzo taki ciągle w biegu, bardzo dobry spowiednik. Ten ojciec mi mówił, wiesz, kiedy były czasy komuny prześladowania, to przynajmniej widzieliśmy, kto jest naszym wrogiem. Teraz, gdy mamy czasy niby wolności, staliśmy się bardziej tacy może mało ostrożni, mało czujni, a wróg dalej działa. I niestety dalej niszczy nas. Bracia i siostry, dlatego dzisiaj warto, byśmy się zastanowili, słuchając te słowa Ewangelii według świętego Jana, nad naszym pasterzem, ale też jakimi jesteśmy owcami. Może jak słyszymy to, że jesteśmy owcami, które znają swego pasterza, bo pasterz ich zna. Ale czy tak naprawdę jest? Czy dzisiaj, patrząc na moje serce, na moją relację z Bogiem, mogę powiedzieć, że Pan Bóg jest moim pasterzem. Jezus jest moim pasterzem, bo Go znam. A On zna mnie. Jeśli Go znam, to powinienem z Nim mieć ciągłą relację. Ciągłość. Tu nie chodzi o pewne jakieś takie wybiórcze momenty w moim życiu. Tak, taka jest prawda, że dzisiaj nasze życie chrześcijańskie bardzo często się ogranicza do pewnych takich fragmentów. Jesteśmy na jakiejś uroczystości, pomodlimy się z rana, pomodlimy się wieczorem i wydaje nam się, że to wystarczy. A to dzisiaj już nie wystarczy. Dzisiaj naprawdę przyszedł moment takiego pełnego zanurzenia się w Panu, takiej żywej wiary, tej żywej relacji z Bogiem, z pasterzem. Dlatego, że naprawdę, jak mówi nam list świętego Piotra Apostoła, diabeł jak lew ryczący szuka kogo pożreć. Dlatego musimy być czujni, abyśmy nie zostali pożarci. W dzisiejszym Ewangelii słyszymy, że gdy nadchodzi wilk, ten, który nie jest pasterzem, opuszcza swoje owce. Często nam się wydaje, że ten wróg może przyjść z zewnątrz. Że ten wróg może być dla nas takim zagrożeniem, które gdzieś nam się pojawi skądś. Najwięcej dzisiaj tego zagrożenia jest w nas samych. Bracia i siostry, dzisiaj w tej uroczystości, kiedy dziękujemy Bogu za dar świętego Stanisława, który jest patronem tej parafii, patronem każdego z was, ale też i jest tym, który wyprasza dla was wiarę. Zastanówmy się, jaką wiarę mamy. Czy dzisiaj nie czujemy się zagrożeni przez samych siebie? Przez małą naszą wiarę, małą wytrwałość, przez to, że brakuje
brakuje nam dzisiaj tego entuzjazmu bycia z Bogiem. Bardzo często dzisiaj ten świat, w którym żyjemy, ma ogromny wpływ na nas. Dużo z nas dzisiaj, bracia i siostry, nawet tych, którzy chodzą do Kościoła, mamy już takie w sercu gdzieś przekonanie, że Bóg to jest taka energia, siła, taki obraz Boga bardzo pogański, który dzisiaj jest bardzo mocno promowany przez media, przez nasze społeczeństwo. Popatrzcie, jak mocno dzisiaj się szerzy w naszym społeczeństwie magia. Ile jest okultyzmu. Prawie, że w każdej wiosce, czy co drugiej wiosce, czy jakiejś miejscowości jest jakiś tam tak zwany uzdrowiciel, który się przykrywa jakimiś tam ikonami, obrazami, czyni jakieś gesty, ale jednocześnie zajmuje się magią. Jakimś przelewaniem wody, jakieś tam jajka, kaczaje, czy cokolwiek innego robi. To wszystko jest magia. A my sobie tłumaczymy, przecież to jest biała magia, to nie jest czarna magia. A magia jest jedna i pochodzi od diabła. Ojcem magii, czy tej białej, czy tej czarnej, czy może jakiejś takiej szarej, jest diabeł. Dlatego, bracia i siostry, dzisiaj ta uroczystość daje nam możliwość odrodzenia naszej relacji z Bogiem, ale tym prawdziwym Bogiem. Abyśmy się nie dali oszukać, abyśmy dzisiaj, żyjąc w tym świecie, nie dali sobie zaświecić naszego serca jakimiś fałszywymi obrazami, jakimś pogaństwem, które się bardzo dzisiaj szerzy. Czy też wielu z nas dzisiaj boi się Boga. Bardzo wielu ma jakieś takie przekonanie wewnętrzne, że Bóg to jest sędzia, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Bardzo wielu z nas jest przekonanych, że Bóg naprawdę karze. A szczególnie, gdy przeżywamy jakieś choroby, jakieś doświadczenia, jakieś trudności, jakieś nieszczęścia, to pierwsze, co nam przychodzi na myśl, dlaczego Pan Bóg mnie ukarał? Kiedyś, jak pracowałem pod Kijowem, w Boryspolu, tam też pracował kiedyś ojciec Tomasz Ryba, który też tutaj był proboszczem w swoim czasie, poznałem jedną panią, bardzo ciekawą ma historię. Straciła dokładnie 8 maja syna i wnuka. Byli na świętowaniu 9 maja. Z pracy była urządzona jakaś taka impreza. Ten syn wypił sobie trochę alkoholu i w takim stanie pod wpływem alkoholu siadł za kierownicę. I wracając do domu, nie zdołał na zakręcie opanować auta i wyleciał z tego zakrętu i uderzył w słup. Zginął on i jego dziecko 5-letnie. Jego żona przeżyła z wielkimi urazami i przeżyła. I ta matka, która miała jedynego syna, po prostu straciła wszystko. I przeżyła tą śmierć bardzo boleśnie. Ja akurat odprawiałem ten pogrzeb. Był to jeden z najgorszych pogrzebów w moim życiu. Naprawdę bardzo bolesny. Gdy chowasz 28-letniego mężczyznę i 5-letnie dziecko razem, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne przeżycie. Potem starałem się tej matce towarzyszyć. Odwiedzałem ją bardzo często, zawsze w soboty. Starałem się zawieźć do niej Pana Jezusa, tak aby mogła naprawdę przeżyć, dlatego że zaraz po pogrzebie miała wylew, była całkowicie sparaliżowana. I za każdym razem, jak przyjeżdżałem do niej, ona zawsze była bardzo szczęśliwa. Nie mogłem tego zrozumieć. Bardzo często przyjeżdżałem zmęczony. Prowadziłem akurat budowę. Na tej budowie raz mi się coś udało, raz mnie oszukali. Coś mi się tam zawaliło. Ciągle coś było nie tak. Zawsze z nią się dzieliłem. Mówię, że znowu coś mi się nie udało. Ona mówi, pamiętaj, to wszystko są drobiazgi. Ja dopiero teraz, gdy jestem sparaliżowana, gdy już nie mogę nic robić, potrzebuję całkowitej opieki, pomocy. Czuję się szczęśliwa. Bo mam czas dla Boga. Całe życie biegałam. Całe życie się starałam. W jednym momencie straciłam syna, straciłam wnuka. Wydawało mi się, że mi się po prostu przed oczyma świat urwał. Zawaliło się wszystko. Przyszła choroba, paralicz. Dopiero teraz, gdy leżę, gdy mam czas się pomodlić, gdy mogę wziąć do ręki różaniec, gdy mogę naprawdę sobie rozważać wszystko, całe swoje życie, widzę,
widzę, jak Pan Bóg prowadzi. Jak Pan Bóg mnie cudownie prowadzi. Zawsze miała uśmiech na swoich ustach. Nigdy nie narzekała. I z tym uśmiechem też odeszła z tego świata. Bracia i siostry, mogłaby narzekać. Mogłaby powiedzieć, że za co Pan Bóg ją ukarał. Ale tak naprawdę doświadczyła tej obecności Boga właśnie w tym stanie, który nam się wydaje, może po ludzku, nie do końca zrozumiały, czy wydaje się jakąś karą. Dlatego dzisiaj Bóg chce, abyśmy na nowo odkryli dla siebie ten prawdziwy obraz Boga. Boga, który jest kochający. Jak mówi nam Ewangelia według świętego Jana w 3 rozdziale, w 16 wierszu, tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował każdego z nas, że daje to, co słyszeliśmy też w czytaniu, które te piękne dzieci czytały. Bóg dał swojego Syna, abyśmy nie umarli, ale mieli życie wieczne. Abyśmy sobie tego życia nie dali zmarnować. Bracia i siostry, święty Stanisław nam dzisiaj przypomina, abyśmy nie podpadali pod wpływ subkultury tego świata. Abyśmy nie dali sobie zniszczyć przez rzeczy materialne życia duchowego. Abyśmy w naszym życiu dokonywali słusznych wyborów. Popatrzcie, ile czasu, ile poświęcenia, ile trudu poświęcamy na rzeczy materialne w ciągu naszego życia. A ile czasu poświęcamy na modlitwę, na to, aby spotkać się z Bogiem, a potem, aby się też spotkać ze sobą. Popatrzcie, gdy odchodzimy z tego świata, nic z tych rzeczy materialnych ze sobą nie zabieramy. Wszystko zostaje. To, o co tak zabiegamy, co tak naprawdę nam się wydaje, walczymy o to, to wszystko zostaje. Marność nad marnościami, powiada Kohelet, wszystko marność. A to, co jedyne zostaje w naszej duszy, w naszym sercu, to jest to, co się dzieje między mną a Bogiem. Co się dzieje między nami a Bogiem. Ta relacja. Dlatego dbajmy o tą relację. Walczmy o każde spotkanie z Bogiem. O to, aby się codziennie modlić. O to, aby czytać Słowo Boże. O to, aby mieć czas, żeby wziąć do ręki różaniec. Codziennie. O to, aby w każdą niedzielę, w każdą uroczystość być na mszy świętej. O to, aby przyjmować Pana Jezusa. Popatrzcie, jak dzisiaj łatwo się przyzwyczajamy do grzechów. Często w tych czasach prześladowania musieliśmy gdzieś tam szukać, byście mieli tą łaskę, że to był kapłan, kościół był czynny. Ale ile było takich miejscowości, gdzie musieli szukać kapłana, stać w kolejkach, żeby się wyspowiadać, doczekać się, żeby jeszcze nikt nie widział, żeby potem gdzieś tam nie doniesiono. Dzisiaj mamy możliwość korzystania z tych sakramentów Bożego Miłosierdzia bezgraniczną. A tak łatwo się jakoś dyspensujemy od spowiedzi. Tak łatwo sobie to wszystko wyjaśniamy. Często sobie tłumaczymy, bo wszyscy tak żyją, bo wszyscy tak robią. Albo mówimy, tam jest gorzej, u tej osoby jest jeszcze gorzej, czyli ze mną nie jest tak źle. I to powoduje, że to nasze życie chrześcijańskie może doświadczać tego wkradania się wilków w takim rozluźnieniu, że zaczynamy doświadczać, że tak naprawdę ta relacja z Bogiem, to nasze przeżywanie obecności Boga nie jest najważniejsze. Papież Benedykt XVI w swojej trylogii Jezus Nazaretu pisze, szczególnie przy pokusach, właśnie opisując fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, że dla szatana najważniejsze jest nie przekreślić Boga, nie zaprzeczaj Jego istnienia, tylko aby Pana Boga lekko przesunąć na bok, aby nie był w centrum. I wtedy już jesteśmy przegrani. Jeśli Pana Boga lekko odsuniemy. Myślę, że to jest bardzo istotne, abyśmy sobie uświadomili, że będziemy ludźmi szczęśliwymi w pełni znaczenia tego słowa, tylko wtedy, gdy Pan Bóg będzie najważniejszy. W moim sercu, w mojej rodzinie. Ale samo to się nie będzie działo. Każdy wybór, każde spotkanie to jest moja decyzja. Dlatego walczmy o tą relację z Bogiem. Tak jak święty Stanisław walczył o czystość wiary. Nie bał się oddać życie, aby zachować wiarę.
wszedł w konflikt, można powiedzieć, z ówczesnymi władzami i stracił życie, ale zachował wiarę. Dlatego walczmy dzisiaj, bądźmy ludźmi naprawdę wierzącymi, żyjmy przykazaniami Bożymi. Naprawdę starajmy się o to, aby Pan Bóg był zawsze z nami, zawsze na pierwszym miejscu i wtedy będziemy szczęśliwymi. Bardzo często słyszymy na pewno dzisiaj narzekania z powodu tego, że żyjemy, że mamy niestabilność kraju i mamy na co narzekać, to jest prawda. Mamy prawo być oszarowanymi ludźmi, być oszukanymi, bo jesteśmy oszukani, to jest prawda. Nie krytykuję nikogo, to jest prawda. Zostaliśmy oszukani po raz kolejny. Na pewno jeszcze nie raz będziemy oszukani. Jak w takim pięknym państwie można żyć w takiej biedzie? Trzeba się naprawdę postawić. Ale ja się często zastanawiam, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? I odpowiedź mam tylko jedno. A tylko dlatego, że za mało żyjemy Bogiem. I aby ten Pan Bóg naprawdę dzisiaj był na pierwszym miejscu, aby ten Pan Bóg naprawdę był naszym pasterzem, który nas poprowadzi i wyprowadzi nas z tej ciemnej doliny, w której jesteśmy, musimy zacząć od siebie. Od przyjęcia Jezusa jako naszego Zbawiciela, od tego, aby naprawdę żyć Bogiem, aby naprawdę się modlić, aby naprawdę pozwalać Bogu nas zmieniać, bo Pan Bóg będzie nas zmieniał. Każde spotkanie z Bogiem przynosi owoce. Zmienia nas. My nawet tego nie widzimy, ale wiecie, tak jak Mojżesz w Księdze Wyjścia w 20 rozdziale mamy, gdy wracał z tej góry, z tymi tablicami, 10 przykazaniami, jego twarz tak lśniła, że nikt nie mógł popatrzeć na niego. Dlatego, że spotkał Boga. Tak samo i my, gdy spotykamy Boga, gdy przyjmujemy Boga, po prostu nasze życie dostępuje przemiany, Bożej przemiany. Niechaj ta dzisiejsza uroczystość nam tym też pozwoli, nam też tym pomoże, abyśmy dostąpili tej przemiany. Abyśmy dostąpili tej obecności Boga i tego wewnętrznego, duchowego odrodzenia. A przez nas też i ten naród, to państwo, w którym żyjemy, doświadczy tego błogosławieństwa i Bożej przemiany. Amen.